Drzewo przeskoczyłem. No. O, ja ci. Lubię to. Lubisz to? Lubię. Tym drugim mnie wybiło i prosto paluchem. No. Tam to dwójka i jedynka i błoto pokonane, nie? No. La maneta. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jest? Co się stało? Po prostu ryjem w ten piach zajebałem, nie? Coś ty? No z samej tej góry mnie przechyliło na bogi. Zajebałem na dół. O kurwa. Nieźle. Lubię to. Lubisz to? Haha, lubimy to. Co to tam chuj? Się w garażu zajebie dwa razy młotkiem, będzie jak nowe. O hamulec ci chodzi? Hamulec, ja. A ty nie hamujesz zresztą. Nie hamuję. Nie. Ale czasami tak mi się przydało, nie? No, na ulicy, nie? Światło. Zaraz tam, jeszcze tam wjadę. Musi wejść, kurwa, perfekcyjnie, tak jak chce. Jajca były jak cholera. Drzewo przeskoczyłem. No. Na tym drugim mnie wybiło i prosto paluchem w to drzewo z tyłu, a na mnie motor. Oj. Dobrze, i co, ja. Mamy ci chirurgiczną operację robić? Tak, ja już nieraz takie rzeczy się robiło i się dojechało. O, widzisz. Mamy dwie trytytki, ale musimy operację teraz. Pomóc ci? Co szukasz? Kija? Tak, kija. Duży, mały? Taki, żeby do rękawiczki wszedł. Ten to za duży, nie? A ten? Bo tak nawet jak jadę. Ten? Ten za duży. No a jak ma nie boleć? Wybiłeś go. To ja, patrz, tu mam taki mały. Ten? Chociaż na chatę później dojechać. A ten? Będzie dobrze. O, jać. Dobrze. To poczekaj, Michał! Operację chodź rób. Poczekaj, nie rób, nie rób. Sam robisz? Mikołaj jest, tak? Oj. Szyna jest! Szyna jest. Nie, tak, tylko żeby się nie ruszył. Chwilę gdzieś się pokręca. Halo. I trzeba zwijać. Halo, no, chuj. Tutaj gdzieś pierdolło, nie? O, ja pierdzielę. Dzisiaj mamy pecha. No chuj. To trzeba uciąć ci. Wenduro nie ma miękkiej gry, nie? No nie ma. Albo się jeździ jak pizdano. Nie, bo dzisiaj ukręcił palca. No. Widziałeś to? Operację? A Arek, kurwa, cię potęgł. Od razu uciekł do domu, jak się palce złamał. Niepotrzebnie. No, kurde, wymęczyłeś ten podjazd. Patrz, masz nawet obcinaczki. Daj ci walnę. Komu gdzie? Przy samym no tak tu, tym? Przy samym tym, ja. Ale co, łapam się trzęsie jakoś, nie? No widzę właśnie. A podjeżdżałem tam, gdzie te drzewa leżą. Przeskoczyłem przez te pierwsze, no. Na tym drugim mnie wybiło i jakoś łapą prosto zajebałem w to drzewo, nie? Weź pociągnij, dlatego ja nie mogę. Bo ja nie mogę. Coś kurde się. Kurwa, siedzieć w domu, nie? Bo ja kurwa zaraz po pieniądze nie przejdę w domu. Wstępiły nie? Się, pan. Dobra, jest. Elegancko. Kurwa, bym miał taśmę zobaczyć inną, ale to nie ten samochód. Gdybyś jakby Fordem przejął, to byś zobaczył, co ja mam, kurwa, we Fordzie. Ja mam wszystko, we Fordzie mam wszystko, nie? Kurwa, tylko założyć. Mogłeś nie ściągać rękawiczki. Nie, kurwa. Mogłem, nie? No. Ale ściągam, chciałem zobaczyć, co jest. No. Dobra. Ja buta nigdy nie ściągam. A potem jak ściągnę, to nie wiem, o co chodzi. Tylko paski poluźniam. A to by się przycięło. Tu jest dobrze, nie? Tu jak ruszam jest okej. Okay. Ale tutaj coś w tym zgięciu się stało. Czyli tu masz okej, tu. Tu mam okej, tu się tak ruszam, nie? Ale tutaj całe nie mogę. Dobrze jest. Taką twardą ekipę mamy, no niestety. To jeszcze podjazd zrobimy. Chyba. Jeszcze zrobię. Zbieraj się. Jak nie zrobię? No nie zrobię. Pewnie, że zrobię. Tam już nie zrobię, ale pod ten mniejszy jeszcze się wjedzie. Z gazem jak? Baja bongo. Baja bongo. Wiesz, jak ruszasz, to jest dobrze. Jak idzie gazować, to dobrze. Jak ruszasz palcem, to dobrze, tylko wybite pewnie. Teraz było ciężko przez te błoto przejechać, ale jest elegancko. Wybite pewnie tylko. Nie? A jeszcze tak, wybite, bo cię ochlapałem. Wybił i wskoczył. Ochlapałem cię, jak tu jechaliśmy. Co? Sorry.
się wybił. Palec pęka się błotem, by to przejmował. No bo Tomka całego zaklapało. Nie, dobrze jest. Pralka jeszcze działa. O. Od błota łożysko jeszcze nie poszło. Tak jest. Dobra. Ale tutaj już pójdzie. No. Okej. Chyba trochę chujowo, ale... Ale co, no, to se radzić, nie? A gdzie masz drugą rękawiczkę? Nie założę, trytytki przeszkadzają. Aha. Gips mi przeszkadza. Aha. Idzie ich na do przekręcia do na bok? Nie, kurde, na bok trytytki, albo... Do środka wywinę. Dobra. Kurwa, taśmę polepszę, nie mam kurwa taśmę, na pewno nie mam, nie? Gdzie maneta? Idzie, la maneta! O, jest, dobrze. Co za miglance. Pojedziemy, zobaczymy co tam. Pojadę, zobaczę co Bartas tam odwala na tych podjazdach. Jak Bartek? Nie wyleciał telefon? Wyleciał. A twój? No. Ale kiedy? No nie wiem. Znaleźliśmy go tam w piachu. Coś ty, nie zapiąłem torby? To poprzednim razem wyleciał. Kurwa, wczoraj było nie mrówki, nie? Dzięki. Kurwa. A, bo ja wiem, odbierałem od Michała telefon i zostawiłem. Jak się odebrało, to no. Się schowało. Ale jaja, dzięki. Mówię, przestali do mnie dzwonić, a to telefonu nie ma. Nie ma, w tym świecie co? Jak palec? Tak, całkiem dobrze. Nie żyję. Ale wiesz co, można ten patyk próbować wyciągnąć. Tak, jakoś tam się ogarnę. No. Dojadę do domu to... No, a jak do nie, szpitala to... nie będę jechał, spróbuję tutaj do ratowników i zobaczymy co tam będzie. Wybity. Ale chyba, ból, tak, ból do łokcia, nie? No, to złamany. Jak jechałem to promienieje ból do łokcia. Tak bym jeszcze jeździł, ale... To złamany. Ale już teraz to tak powiem ciężko. No, żebyś się wykurował na jutro. Do jutra muszę to zrobić, nie interesuje mnie to. No. Jutro taka pogoda? Albo zostaw u niego na tydzień, kurde, ten palec i niech dojdzie do siebie, a potem go odbierze. Ja, dokładnie. Odkręć na biurku. La maneta, normalnie. Ale jeszcze podjazdy robiłem. No pewnie, ale. Dobra, to co? Uciekamy. Nara. Powodzonka. Miło było. Dzięki. Nara, Kuba. Cześć. Do następnego razu. No pewnie. Blisko. Za 2 tygodnie. Nie ma problemu. No. Ja tam... Będę pisał. Zębatka 13. Zębatka 13. Tu u ciebie? A masz ile? Tu. Nie, dom tu. Tutaj. A ile masz? Było 15, dzisiaj założyłem 14, ale jeszcze to 13 chyba mogą wejść. No spoko. I wtedy jak będziesz miał 13, bo ty jakim biegiem tam wjeżdżałeś? Bo z przód 13, a co zrobić na dwuje to on się dusi. Ale 15, jak już zmienisz na 13, to dwuja. No. Ale tak ci ładnie szło, dobrze. No, teraz wejdź. Honda. No i też pierwszy, drugi raz w sumie na moto siedzi, nie? Także pod tą górkę jakoś taki podjęcie. Trzeba ćwiczyć. Weź ustań na moto, wstać wiesz to na chwilę. Ustań, tak jak jedziesz, ja go trzymam. Jak jedziesz? Tak. Tak. Podnieś nogę do góry. Dobra, jeszcze raz. No to odchyl się do tyłu. Tak, tak masz jechać. Bardziej na tył. Tak, i proste kolana. No i buty koniecznie, nie? Kup sobie, chociaż te też są i tak wzmocnione. Kup sobie chociaż te chińskie. Ale nie, bo tu musi ci górę, tu musi ci trzymać. Bo wiesz, obojętnie jak ci się motor przekrzywi, na ciebie poleci, ci zostanie noga, albo podwinie. To 3 razy padnę. No i musi, wejdziesz to tak, stań. Wiesz co, ja raz bez butów wyjechałem. Raz i będzie i te palce do silnika. No i ci wymusić mocniejsze trzymanie kolanami. No i odchyl się do tyłu, tak jak ci pokazałem. I tak musisz cały czas jechać. I odchyl się jeszcze do tyłu, nie bój się tego. Głowa przed siebie, tak? I kita.
jak mocniejszy kupisz motor, to ci się to przyda, bo teraz na tym to tak słabo, ale... Kupię, no to... Wiesz, i na przykład widzisz jakąś muldę, jakieś coś, coś ci nie podoba się, no to odchylasz się jak najbardziej, z gazu tylko, gazu mu. Podnosi przód, do tyłu ładnie przeskakuje, nie? No, ale musisz mieć tą pozycję, nie? I będzie dobrze. Przez kłody, jak coś, jak przód przejdzie, to dupa, dupa jedzie zaraz. Na drugi raz weźmiemy cię na kłody. Jakąś małą znajdziemy. Kubie też, nie? Jest w lesie taka, ja już go wziąłem ostatnio na takie... Przejeżdżał. Raz w krzoki w pod, ale ogólnie to... Ale wtedy jeszcze z manetką było, że ona jak bał się... to ona nie odskoczyła. A. Jak mnie podrzuciło i przytrzymało, to cały czas na gazie wyrzuciła do góry, nie? Ale buty to nawet, wiesz co, nawet używki jakieś od kogoś odkupić i... Powoli wszystko dobędzie. O, i migacze się rozjebały. Aj tam. A ten nie poczęta. Palec najważniejszy. Nie, chuj z palcem. Ale jak manetę odkręcać potem? Co? A jak ci się wyrżnie to? No to co? No. Kurwa, tu jeszcze są. No, te główne, a ten kciuk to przeszkadza, nie? Przeszkadza. Ty no ani nie zahamujesz, teraz, ani sprzęgła nie dusisz. Wyciąć, byś musiał teraz taki rowek, no. Tak żeby tu paluchał sobie. No, rowek. A oni to sprzęgło pojechali robić, czy co? Cholera wie. A on przyjedzie jeszcze tym kładem? No nie, no jak zrobi, to jak przyjedzie. Zrobi, to przyjedzie, nie? No, bo my do Roberta jedziemy. Także dzięki za nie, koszulkę, kamerę. I jeszcze mam buzer. Kurwa. Buzer kupiłem nowy i raz go miałem na sobie, leży cały czas. Szok. Także to mi jest niepotrzebne. Ja jeżdżę bez, bo nienawidzę. No i się kiedyś przekonasz. Nie umiałem, nie? Jeszcze raz przekonałem tu, jak tak mi się jakoś zblokowało i klatą wpadłem prosto w to, nie? To już 20 minut się kulałem, bo nie mogłem oddechu złapać. W buzerze? Bez. 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 No i czemu nie no, nie lubię. Niewygodnie. Ja muszę być taki kurwa. Ty giętki taki. A i tak jestem giętki. Rzeźki tam. Przysiady zrobię, co? Super. Podoba mi się. Pięknie. Dobra, to my lecimy. Do następnego. To do następnego. Napisz to z palcem. Zara, podjadę pod to i niech robią. No. Jak zrobią, to może jeszcze dzisiaj wpadnę. No. Dobra, rozpalamy. Na razie. Na razie.